Cześć, Katko. Witajcie nasi oglądacze. Kochani, my będziemy stać dzisiaj dalej... Będziemy dalej ciągnąć temat. Taką prozę po prostu, prozę życia, nie? Chcielibyśmy dzisiaj troszkę pogadać sobie. Oczywiście nie wyczerpiemy tematu, bo od tego są nauczania w kościele, więc absolutnie nie będziemy tutaj wyczerpywać tematu. Ale chcielibyśmy dzisiaj troszkę porozmawiać na temat takiej szeroko pojętej równowagi w ogóle w kościele, nie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie w perspektywie proroczej, ponieważ w ogóle równowaga jest, że tak powiem, rzeczą niezmiernie ważną, niezależnie od tego, co człowiek robi w życiu. Tak. Dokładnie. Ja musiałam przytoczyć taki fragment z przypowieści Salomona, on mnie kiedyś bardzo w ogóle dotknął. Również w jakiejś tam książce, już nie pamiętam w której książce, ale o proroczej perspektywie przeczytałam właśnie człowiek, który pisał tą książkę, przytoczył taki werset a propos, powiedzmy, proroka, nie? Pod trzema rzeczami drży ziemia, owszem, czterech unieść nie może. Niewolnika, gdy zostaje królem. Czemu akurat ten werset? Dlatego, że uważam, że to, co moje oczy oglądają, to oglądają między innymi to, że ludzie, kiedy przedwcześnie określają swoją specjalizację, a nie są gotowi do robienia różnych rzeczy, to tak naprawdę no drży ziemia. No tak. Drży ziemia, drży kościół, drżą ludzie, więcej mamy zamętu, bałaganu i tak naprawdę sprzątania. Ja powiem na początek taką śmieszną historię, która przytrafiła się kiedyś mi i Arturowi, Tadziu na pewno ją słyszał. Współpracowaliśmy z taką pewną grupą w Polsce i pojechaliśmy do nich. Nie zapomnę tego jak dziś, w jaki sposób oni nam się przedstawili. Była bardzo maleńka grupa. Nie przedstawili się normalnie, jak po prostu mają na imię, nie? W sensie, nie, jesteś Tadek, Agata, powiedzmy tam, nie wiem, jest kamerzysta na przykład, Malwina. Malwinka, witaj. Witam, witam. Tylko w ogóle przedstawili się w taki właśnie sposób bardzo mistyczny. Kosmiczny. Kosmiczny. Jestem matka, ja jestem studnia, już nie pamiętam, kto tam powiedział jeszcze trzeci, i to w ogóle było, ja wiem, Boże, co to jest? I pamiętam, że taki człowiek też wtedy z nami był, on mówi, okej, mówi matka, studnia, ale co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, jakie to ma w ogóle przełożenie na codzienność i na rzeczywistość? W ogóle tak śmiesznie to sobie zabrzmiało, bo mówi, schodzimy z tego 11 piętra, siadamy i w ogóle, a teraz porozmawiajmy troszeczkę o prozie życia. Czemu to w ogóle mówię? Dlatego, że mam takie wrażenie, że jest jakaś taka dziwna aura wokół w ogóle perspektywy proroczej, mianowicie, że czym człowiek dziwniejszy, tym bardziej duchowy. Czym bardziej tajemniczy, tym chyba w większym autorytecie chodzi. Ja jestem również fundamentalistką. Ja na przykład, ja poruszam się, że tak powiem, w duchowości, ale takiej prostej. W sensie, oczywiście do każdego Bóg mówi tak, żebyśmy w stanie byli go zrozumieć, ale jeśli na przykład do mnie coś Bóg mówi, powiedzmy tam w symbolach i tak dalej, no to ja w ogóle wiem, co to wszystko oznacza, tak? No ale nigdy nie nazwał mnie Bóg jakimś w ogóle mistycznym imieniem, które absolutnie nie ma jakiegoś w ogóle urealnienia. Czemu w ogóle jest tak bardzo dużo tego mistycyzmu przy tej tak naprawdę służbie? I w ogóle uważam, że tylko przy tej. Że przy tej w ogóle nie ma czegoś takiego przy ewangelistach, nie ma tego przy nauczycielu, nie ma tego przy byciu pastorem. Dotykamy temat w ogóle bycia prorokiem, dotykamy tematu perspektywy proroczej. No i czym dziwniejszy, tym bardziej duchowy. A jak nie dziwny, to nie duchowy, nie? No tak, ale to jest masakra. To jest to w ogóle. Ale skąd to się bierze? To bierze się z tego, że. A może jeszcze inaczej.
Ostatnio Stasiek brał udział w zawodach i tam zobaczyłem taką rzecz. To Malwina opowiadała, że wszyscy tam po prostu jak buciki chodzili. Każdy się prezentował. Każdy chciał się pokazać, żeby zobaczyć, zrobić to pierwsze w ogóle wrażenie. Tylko na czym polega sprawa? I tak ring to zweryfikuje. Tak. Nieważne jakim ty krokiem idziesz, czy ty idziesz krokiem szerokim, czy w ogóle masz telewizory gdzieś tam pod pachami, w ogóle nosisz i tak dalej, ring cię zweryfikuje. I tak samo jest tutaj w ogóle, że życie i powiedzmy owoc, bo tam jest w ogóle napisane, że no, prorok ma jakiś owoc. Tak. Po owocach go poznacie. No i teraz... Ale kto to bada dzisiaj? Ale właśnie. Kto to dzisiaj bada? To już jest inna historia. No, właśnie nie zbadanie tych rzeczy i ich w ogóle nie osądzanie, a jest napisane, że proroctwa osądzać. Jeżeli osądzamy te rzeczy, to w tym momencie widzimy, czy coś jest realne, czy coś jest nierealne. Czy facet jest tak naprawdę napompowany, czy tam dziewczyna i w ogóle jakiś chleb jest z tej mąki. Czy tak naprawdę jest jedno wielkie dziwactwo, którego nikt nie rozumie i teraz, no bo zobacz, okej, dobra, ale nie każdy z nas jest też... powiedzmy, czy prorokiem, czy aż tak rozwiniętą osobą duchową, bo ludzie są na różnych poziomach i teraz pytanie, kto ma to oceniać? Bo takiemu człowiekowi trzeba przecież tak naprawdę podać, okej, ale ten koleś na przykład bzdury opowiada. Jemu trzeba to powiedzieć. On sam sobie tego nie wymyśli. On może to przyjąć, łyknąć po prostu jak kart kluchy, nie? I powiedzieć, okej, no w ogóle tak, no chyba tu Pan w tym jest. No bo on nie rozumie, no to Pan w tym jest, nie? Ja czytałem wczoraj sobie Nehemiasza, bardzo lubię tą... w ogóle ten sprawy Nehemiasza i tam jest napisana taka rzecz, że oni czytali ludowi i część ludzi wykładała w ogóle to, co tam jest napisane. Oni tego nie rozumieli. Więc teraz ktoś musi stanąć, osądzić, powiedzieć, to jest bzdura w ogóle, albo to okej, to na dziś tak masz. Nie z Pana. I podać to ludziom, bo jak nie podać tego... I to tego... zawsze było w ogóle czymś takim normalnym. A to było normalne. Kiedy w ogóle czytamy też o fundamentalistach, nie? Ale jasne. To tak naprawdę w ogóle fajnie te książki się czyta. Oczywiście. Tylko, że kiedy dotykamy tak zwanego w ogóle realu, że coś dotyka nas. No tak, no, no z tego podwórka to jest. Tak. Ja właśnie ostatnio to przytaczałam w kościele, że tam zadzwoniła do mnie taka dziewczyna i właśnie powiedziała, że ja mam w sobie ducha starego drzewa. Ja mówię, okej? Ale i takie w ogóle konfrontujące pierwsze trzy pytania. Skąd jesteś? Kto cię poleca? I materiał dowodowy twojej służby. Tak. I temat jest w ogóle zamknięty. Czyli kontrola jakości w ogóle jeśli nie działa, no to nie dziwmy się później, że mamy do czynienia w ogóle z takim bałaganem. Ale oczywiście. Ponieważ słowo, które jest wypowiedziane i jeszcze jest wypowiedziane, powiedzmy, że to jest prorocze, tak? I ono nie zostanie zweryfikowane, to słowo gdzieś osiada. Gdzie ono osiada? Na ludziach. Oczywiście. Na ludziach po prostu osiada. I potem w ogóle nie dziwmy się, że jest w ogóle jakiś ciężar, tak? Bo normalną rzeczą w Starym Testamencie było, że w ogóle zabijali proroków. W ogóle tak naprawdę, jeśli się nie potwierdzało to, co oni mówili, to ich kamienowali, w ogóle zabijali. Ja nie mówię, że my zabijamy, bo żebyście też się nas nie bali. Więc nie zabijamy, ale generalnie idziemy w temacie równowagi. Oczywiście. Żeby się nie pogubić, żeby w kościele, szeroko też pojętym, tak naprawdę ta służba prorocka, ona miała w ogóle szacunek. Ale oczywiście. Bo prawda jest w ogóle taka, że to jest w ogóle jak każdy z urzędów, ona jest w ogóle ważna, nie najważniejsza, ale ważna, tak? W ogóle proroczo-apostolski kierunek jest mega w ogóle ważny, tak? Ale w ogóle nie możemy pozwolić sobie teraz na to, że, no nie wiem, każdy, kto przychodzi, kim jesteś? Prorokiem. Ale dlaczego? Skąd taka w ogóle informacja? Znaczy to w ogóle jakby ja na przestrzeni swojego życia, jak patrzyłem sam o sobie, w ogóle zinterpretowałem się, że jest się prorokiem, czy nawet w ogóle nauczycielem, już nie mówiąc o apostolstwie, tak. Jest to mega wielka odpowiedzialność. Tak. I teraz to jest jedna z... Jak ja się przyglądam w ogóle tym rzeczom, ludzie w ogóle chcą się nazywać, nie biorą za to odpowiedzialności. I to, co powiedziałeś, kiedyś by pewne numery nie przeszły, dlatego że koleś coś tam gada, bredzi od razu pod nóż i do widzenia i faceta nie ma. No po prostu myli się, w ogóle, nie wiem, oszukuje, kłamie, przecież to też się na kartach Biblii okazywało, że nie wszyscy prorokowali z Pana i też ich po prostu wycinano. Jest taka, na przykład taki coś, że ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że wystarczy, że powiedzmy w jakimś miejscu, w jakiejś wspólnocie, w jakimś kościele może być trzech proroków i będzie takie duże namaszczenie prorocze, że ludzie, którzy będą w tej atmosferze,
będą prorokowali. Oczywiście. Ponieważ to namaszczenie będzie ich dotykało, ale to w ogóle nie oznacza, że ty że jesteś... stałeś się urzędnikami. Że stałeś się po prostu urzędnikiem. W ogóle to, co oglądają moje oczy, to jest najczęściej to, co ludzie wychodzą i mówią, to jest do ich prywatnego życia. Oczywiście. Ja nie mówię, żeby tego nie mówić, bo to jest ważne w ogóle, żeby składać świadectwo i tak dalej, tak? Ale nie za każdym słowem tak mówi Pan, to jest tak mówi Pan. Najczęściej to są po prostu pobożne jakieś w ogóle życzenia i tak dalej, tak? Tak. Ale czemu w ogóle ten temat równowagi? Ja się w ogóle bardzo złoszczę na to, że nie ma kontroli jakości, nie. Że w ogóle nie kontroluje się tego, że nie ma tej właśnie weryfikacji, że no właśnie ktoś wychodzi i coś mówi i ktoś wstaje i... Ale to nie jest od Boga. Usiądź. I to nie jest proste. To tak jak na Azusa Street było, przecież tak. jak oni stawali na tych skrzynkach i prorokowali tak. I teraz okej, okay, dobra, nie dzisiaj bracie, tak. W ogóle usiądź, tak. Nie? No to ja sobie też myślałem, okej, okay, jak trzeba mieć tą psychikę po prostu własną poskładaną, tak. Żeby się na przykład nie załamać psychicznie, tak. W ogóle przyjść następnym razem i coś od Pana powiedzieć, tak. A może zweryfikować siebie i powiedzieć, okej, okay, dobra, za dwa tygodnie, albo mam, nie mam. To przecież w większości przypadków, jak ja patrzę na kościoły, to jest nie do pomyślenia, żeby na przykład, no nie wiem, jakiś człowiek, który jest tam bardzo długo w kościele, ale opowiada bzdury, żeby mu powiedzieć, słuchaj, w ogóle to nie dzisiaj, w ogóle usiądź, w ogóle jutro. To mówię, to psychika ludzka musi być poskładana, muszą być pousuwane niskie poczucie własnej wartości, no, lęk, w ogóle obustronny tak naprawdę, bo ten próbuje, znaczy boi się, więc gada po prostu bzdury, nie? Ale no, nie chce wyjść na idiotę. Znowu kolejna osoba nie osądzi tego, bo no, uderzy brata. No tylko teraz pytanie, co nas interesuje? Bo to jest istotne, czy interesuje nas prawda i mówimy, ok, nie niszczymy cię, bo to trzeba umieć też poskładać. Nie chodzi, żebym cię uderzył, ale to, co dzisiaj mówisz, to w ogóle nic nie wnosi, a wnosi chaos. Dokładnie. I z tego po prostu nie ma nic. I kiedyś w ogóle normalną rzeczą było to, że dzieciaki uczyły się zawodu przy swoich ojcach, nie? Że generalnie w ogóle... Oczywiście. Mówiło się w ogóle o tym, że no musisz się troszeczkę pouczyć u boku w ogóle mistrza, nie? Dzisiaj, kiedy się mówi w ogóle o tych tematach, kiedy porusza się tematy fundamentalne, to mam takie wrażenie, że ludzie właśnie przewalają oczami, trą oczy. Jezu, Jezu, nie mów do mnie w ogóle, wiesz, ja jestem matka, ale w ogóle dobra, jesteś matka, ale w ogóle nikt ci tego bycia matką nie chce zabrać, to ale w ogóle nie o to chodzi, nie chce. Ale, bo jesteśmy jakimiś naczyniami, ale dzisiaj tak naprawdę w ogóle jesteś taką folijką, w której takim naczyniem, taką folijką, w której można tylko welonika przenieść w ogóle w tej wodzie do akwarium, tak? Ale można ukształtować swoje życie i być tym naczyniem taką na przykład betoniarą, że w ogóle wiesz, no pomieścisz w ogóle wapno lasowane, wiesz, w ogóle nie? A nie będziesz tylko taką zwykłą w ogóle folijką. Moje doświadczenie pokazuje mi to, że nie chcą się ludzie uczyć. Ja naprawdę mam na palcach u jednej ręki, mogę policzyć, kto przychodzi do mnie i uczy się koło mojego boku. Jasne. Ale bo też uczenie się koło mojego boku to nie jest takie uczenie, że ja teraz powiem, dobrze, dzisiaj nie głoszę ja, ty będziesz głosił. Wiesz, bo ja w ogóle to nie takie jest działanie, prawda? Jasne. Jak wiecie, ja z zawodu jestem fryzjerką i miałam taką koleżankę, która... Ja w ogóle byłam utalentowana, fajnie mi szło i tak dalej. Ta moja koleżanka niekoniecznie. Ja kiedyś poszłam jako modelka na taki egzamin, który ona tam kończyła, jakby ten kurs taki czeladniczy, był egzamin i tak dalej. Miała bardzo proste cięcie. Ja miałam takie dosyć długie włoski. I cięcie polegało na tym, że miała mi obciąć prosto. Słuchajcie, ona mi tak w ogóle spaskudziła w ogóle tą fryzurę. No i niestety ona nie zdała tego egzaminu. Z uwagi na to, że tato jej miał kasę i tak dalej, chciał tam jakąś po prostu, wiecie, coś tam chciał zapłacić, żeby ona jednak przeszła. No nie miała dziewczyna zdolności w ogóle ani do uczenia się, ani do czegoś takiego. Natomiast w ogóle, no była tam fajna kontrola jakości w ogóle. Jasne. Siedział tam taki, nie zapomnę tego, taki pan Henryk. I to był starszy człowiek. Starej daty, fundamentalista w ogóle, wiecie, jak gdyby czeladnik, nie? I on w ogóle powiedział do tego ojca coś takiego. Mówi, ja nie mogę tego zrobić ludziom. I dotykamy tematu włosów, tylko i wyłącznie. To jest po prostu temat włosów, gdzie włosy odrastają. Ale przełóżmy to teraz na służby w kościele. Bo dlaczego nie zrobić takiego porównania, czemu nie zrobić takiej analogii? Ja w ogóle uważam, że... Bo Bóg jest Ojcem. Oczywiście. A więc zawsze będzie ta analogia w ogóle do rodziny, prawda? Do domu, do rodziny, do matki, do ojca. Kto z nas daje odpowiedzialności bardzo duże swoim dzieciom? Nikt.
Nikt mądry tego nie robi. Oczywiście. Jeśli się daje, to mamy do czynienia z czym? Z pewną formą patologii. Przecież nikt tak naprawdę nie dasz dzisiaj swojemu dziecku w ogóle karty do bankomatu i w ogóle powiesz, wybierz pieniądze i w ogóle, no nie wiem, zrób zakupy. No, nie, wiadomo, to nie jest możliwe. Nie wiadomo, co kupi. Kupi coś na pewno, ale nie wiadomo co. Co z tego? Ale wiesz, ale on był w stanie stracić pieniądze, bo myślałby, że to na przykład kosztuje sporo więcej albo sporo mniej. Także wiesz, no to jest od czapy. No nie, 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 no nie ma takiej możliwości. Więc nie ma czegoś takiego w ogóle, że i absolutnie jak najbardziej w ogóle człowiek, powiedzmy, kiedy odbiera to powołanie od Boga, powiedzmy, jesteś na przykład prorokiem, nie? Bo ja tego w ogóle nie neguję. Ja w ogóle jestem, ja w ogóle odnoszę się z ogromnym szacunkiem do namaszczenia, które człowiek w sobie nosi. Tak. Ale na litość boską trzeba przykładać pion prawdy do własnego życia i trzeba zacząć w ogóle być naprawdę fundamentalnym, czyli przede wszystkim w ogóle zająć się bardzo fundamentalnymi rzeczami w ogóle w swoim życiu. Tadziu, na poprzednim, jak gdyby na poprzedniej naszej rozmowie mówiłeś o tym, na co tak naprawdę Duch Święty ci w pierwszych latach zwracał uwagę. O, leży papierek i weź go podnieść. I teraz wam powiem o takim pewnym człowieku, którego między innymi usługa ukształtowała we mnie taki kręgosłup duchowy. To był w ogóle apostoł, który w pewnych latach odegrał kluczową rolę w Europie. Masa ludzi kończyła u niego szkołę i tak dalej. Ci to nie jest człowiek, który jest w dobrym miejscu, więc nie będę przytaczała jego imienia i nazwiska, ale kiedy uczył się koło swojego duchowego ojca, to właśnie dawał takie przykłady, o których powiedziałeś ty. Mówi, przyszedłem do niego na posesję, jako taki szczeniak. Choć mniemanie miałem o sobie, to on był ojcem, a ja wchodzę i myślę sobie, ojcze, jeszcze nie wiesz, z kim masz czynienia. Nawet nie wiesz, kto przyszedł, nie? I słuchajcie, a on go oprowadza po swoim podwórku, a na podwórku jest bałagan. Leży kubeł, leży wiadro, jakieś grabie, bo on w ogóle był jakimś tam rolnikiem. I na koniec ten młody człowiek pyta tego swojego duchowego ojca, tam dochodzą do bramy, do tego wyjścia i on go pyta, no czy masz tam dla mnie jakieś słowo? On mówi, nie, przyjdź do mnie za kilka dni. I posłuchajcie, tych lekcji była masa. Zanim ten młody kogut zrozumiał, co tak naprawdę, czego on tak naprawdę chciał go nauczyć. I w ogóle on nie zrozumiał sam, on mu powiedział. Ale jasne. Za tam powiedzmy siódmym razem. Leżą grabie. Leżą papiery. Posprzątaj to. Nie mam dla ciebie słowa. Spójrz na ten bałagan. I dopiero potem on po latach zrozumiał, że między innymi ta służba prorocka jest w ogóle od tego, żeby też sprzątać bałagan. Jasne. Więc jeśli ty nie będziesz widział takich rzeczy, to nie zobaczysz rzeczy innych, jeśli to dla ciebie nie będzie ważne, tak? To nigdy te rzeczy, które będą, powiedzmy, tworzyły bałagan w jakiejś wspólnocie, też nie będą dla ciebie ważne. A zresztą to tak jak jest napisane, że te rzeczy, które są cielesne, są pierwsze, tak, a dalej są te rzeczy, które są duchowe, więc no, jeżeli ty nie widzisz bałaganu, w ogóle, nie wiem, rzeczy, które się łamią w ogóle i tak dalej, które są do zrobienia, to sorry, ale też nie będziesz w duchowej rzeczywistości widział. Kolejna rzecz jest jakby taka, to wtedy już w dalszym gdzieś tam stopniu rozwoju, czy my mamy to posprzątać, bo to już jest inny kaszel, tak, ale czy, że widzimy, musimy to widzieć. Nie ma po prostu innej opcji. A wiesz co, mnie też jakby ciekawiło jedna rzecz, jak to było u ciebie w ogóle. Przecież ty, jak cię pamiętam, to tak się spotykaliśmy, to ty nie od razu byłaś prorokiem. Ale absolutnie, w ogóle, ja w ogóle nigdy nie... Na pewno jak Artur zrobił takie nauczanie, że rodzimy się, tak? To ja po latach zaczęłam w ogóle badać swoją w ogóle osobowość, ponieważ ja pewien odcinek życia, który żyłam z Arturem, to z uwagi na to, że Artur oddziaływał na mnie terrorem, to po prostu ja zgasłam. Jasne. Ale ja w ogóle jako mały dzieciak, to ja byłam wygadana, wyszczekana, ja byłam łatwa do posłania, ja się w ogóle ze starszymi też kolegowałam, ja byłam taka właśnie, kiedyś mówiłam to na kazaniu, że tam jak nie trzeba było tam wybić szybę jakiejś tam fryzjerce, która tam po prostu nie do końca w ogóle żyła tak jak trzeba, no to ja tego, kto to zrobi? Agata! Więc Agata wzięła kamiucha, krzyknęła co krzyknęła i tak dalej. Ale ja się rodzę na nowo i ja absolutnie w ogóle
nie badam tematu proroka, apostoła, pastora, duszpasterza i tam w ogóle tych pięciu darów służb. Absolutnie. Dla mnie jest istotne to, abym ja nauczyła się żyć. Dokładnie. Ja mam cyrk w głowie, tam panuje pokój, ale w głowie mojej jest po prostu niesamowity ul. Może też z uwagi na to, że my z Arturem tak naprawdę cały czas trwaliśmy w bardzo fundamentalnych nauczaniach. Typu Derek Prince, Hagen. W ogóle i też, posłuchajcie, byliśmy też w takich miejscach w kościołach, gdzie absolutnie nie było takiej przestrzeni danej, że człowiek od razu tam gdzieś wszedł i kimś był. Ja na przykład w pierwszym kościele, do którego jeździłam, Artur wtedy siedział w więzieniu, to ja po prostu przeszłam jakiś tam kurs alfa, bo trzeba go było przejść, żeby się w ogóle ochrzcić. I ja po prostu wiedziałam, że ja chcę tutaj jakąś tą służbę taką mieć. I dostałam służbę. Byłam żadnaką. Raz na dwa tygodnie taka mi tam kolejka w ogóle przypadała. To w ogóle było takie dla mnie fajne. Ja musiałam tam być uśmiechnięta, podawałam maski w ogóle i tak dalej, ale absolutnie ja nie rozważałam w ogóle tego proroka. We mnie się kształtowały rzeczy. Ja widziałam coraz bardziej, jaki jest mój kształt w środku, że ja mam ogromną niezgodę na niesprawiedliwość. Dokładnie. Że mam ogromną niezgodę w ogóle na grzech. Że mam ogromną niezgodę na jakiś bałagan. Wiesz, w ogóle te rzeczy się we mnie tworzyły. Ja długo milczałam, ponieważ też niskie poczucie własnej wartości, tak, wiesz o co chodzi, nie pozwalało mi w ogóle otworzyć w ogóle swoich ust i tak dalej. Ja często o tym sobie z Bogiem rozmawiałam, dzieliłam się gdzieś w kuluarach, często jak czytałam jakieś tam książki, wie kurczę, ja mam tak samo, ale ja tak cicho, że tak powiem, kręciłam się koło tego tematu. To w ogóle gdzieś żyło sobie we mnie. Ja przez 11 lat tak naprawdę w ogóle to ja byłam tym, chodziłam w tym namaszczeniu zwykłego wierzącego. No. Składałam w ogóle świadectwo o tym, jasne, że poznałam Jezusa. Ważne było dla mnie w ogóle, żeby być tą realną pomocą dla Artura. Jak przeczytałam w ogóle, już nie pamiętam, kto to powiedział, czy Derek Prince, czy Hagin, że pierwszym powołaniem w ogóle każdej kobiety jest być w ogóle mamą i żoną, to było dla mnie tak niezmiernie ważne. Ja w ogóle, ja chciałam owocować w tym temacie w ogóle, jasne, ale ja absolutnie nie mówiłam o sobie, że jestem jakiś tam prorok w ogóle i tak dalej. Ja z bardzo dużym szacunkiem odnosiłam się w ogóle do urzędów. Z bojaźnią i z szacunkiem, naprawdę. W jakimś czasie, po jakimś czasie zaczęły się w ogóle u mnie pojawiać sny. Ale też nie od razu. Ale nie od razu. I też w ogóle moje sny były takie, że nie trzeba było ich interpretować. I do dnia dzisiejszego ich nie trzeba interpretować. One po prostu, nie trzeba przyjąć w takiej formie, w jakiej one są. Akurat tak do mnie mówi Bóg, tak? Słowo Boże mówi, że ten, kto ma sen, niech ma sen, ten, kto ma słowo, niech ma słowo, ten, kto ma wizję, niech ma wizję, co tam jak gdyby plecie do ziarna, tak? Jak gdyby, ale wracając do twojego pytania, jak to się u mnie kształtowało? Powoli. Ja po prostu sobie w tym rosłam. Rosłam sobie. Ja w ogóle absolutnie nie określałam przed czasem swojej specjalizacji. Absolutnie. Na początku właśnie byłam tym naczynkiem takim, które właśnie było gotowe do tego, żeby przenieść takiego Welonika w ogóle, wiesz o co chodzi? Absolutnie, gdybym nie dała się ukształtować, ja bym nie była gotowa, Tadziu, ponieść ciężaru. Żadnego ciężaru. W ogóle przelewałoby się, wiesz, o to co mówiłam w niedzielę, tak? Byłabym osobą o podwójnym obliczu, tak? Chwiejnym. Takim chwiejnym. Dla publiki miałabym takie zdanie, a tu bym miała takie zdanie. Raz jestem tak, raz tak, w ogóle dzisiaj jestem tak, jutro jestem tak. Nie. W ogóle Bóg kształtował we mnie w ogóle, i też nie mogę powiedzieć, że proroka, bo w ogóle urodziłam się taka, kształtował we mnie w ogóle charakter. Rzeczywiście. Charakter we mnie w ogóle kształtował. I żebyście też nas dobrze zrozumieli, my absolutnie nie wylewamy nikogo z kąpielu. Dokładnie. Tylko i wyłącznie mówimy o temacie równowagi i o tym, aby dać się w ogóle tak naprawdę przygotować i nie określać przedwcześnie tej w ogóle swojej specjalizacji, ponieważ człowiek uważa, że najbardziej rani sam siebie. No tak, no bo tu przychodzą rzeczy, których nie jest w stanie unieść, potem są potępienia. No powiedzmy, Pan mi coś powiedział, Duch Święty mi coś powiedział, a bałem się to powiedzieć. I potem chodzi ściśnięty. Przecież ja to samo przeżywałem. Dlatego jakże ważne jest zrobienie tego porządku z charakterem, tak. Z usunięciem niskiego poczucia własnej wartości, z lękami, co drugi człowiek powie. Może powie, może nie powie. Jakby dla mnie było ważne, to powiedzmy, jestem mega wdzięczny na przykład za to Arturowi, że Artur
miał poukładane rzeczy i on nigdy nas po prostu nie wylał, jakby przychodziliśmy z różnymi głupotami. Jedne trafiliśmy, inne nie trafiliśmy, jednak on nas po prostu nie powiedział, okej, okay, w ogóle to nie twój czas, idź sobie stąd. Ale dawał nam możliwość wypowiedzenia się, ale on jakby weryfikował to. Nie powie, na przykład nie wszystkie rzeczy, które ja na przykład, nie wiem, przyjąłem, od razu poszły w publikę. Tak. Bo to nawet mnie samego by pewne rzeczy pouszkadzały. Dlatego mega ważna jest jakby praca nad własnym charakterem, nad poukładaniem rzeczy. Bo zobaczcie, jest... Ja nie spotkałem na przykład takiej osoby, która, zresztą chyba Jezus też jest takim moim zdaniem przykładem. Jezus nie do końca wiedział, że jestem Mesjaszem. Jak się urodził, to w ogóle ja nie wiem, czy on wiedział. On ksiąg to wyczytywał. Więc nie wszyscy są od razu nazwani. Człowiek rodzi się na nowo i od razu wstaje następnego dnia, o, jestem prorokiem, jestem pastorem. Może i tak. Może i ty na przykład masz jakieś zajawki, bo nie wiem, po 30 lat uczysz dzieci. Może twój charakter jest, idzie w tym kierunku. Ale wcale niekoniecznie. Może ty na przykład, okej, okay, uczysz, bo nie wiem, bo lubisz, tak jak ty na przykład włosy robiłaś, ale jesteś prorokiem, czy jesteś ewangelistą? Tak. Czy jakimś innym w ogóle, czy pomocą po prostu drugiej osobie? Ale ludzie potrzebują się nazwać, dlatego że to niskie poczucie własnej wartości. Tak, i to jest taki, uważam, że chyba taki klucz, że to niskie poczucie własnej wartości powoduje to, że no muszę być, muszę się od razu nazwać, nie? Tak. W sensie, że i to nazwać się publicznie. Ale wiesz, co jeszcze jest ciekawe, jest jedna rzecz. Ja pracując nad sobą, w ogóle zobaczyłem taką rzecz. A gdyby mi to zabrano, co w ogóle robię, co wykonuję, nie? Gdyby na przykład, no nie wiem, robiąc hydraulikę, zabrali mi hydraulikę, kim bym był? Mhm. Czy bym dalej był szczęśliwym człowiekiem i na przykład, nie wiem, robił coś innego, no bo jestem szczęśliwym człowiekiem, czy po prostu zabrano mi kawał życia? Tak. I teraz to jest w ogóle też taka ciekawa... Czy płaci to poczucie wartości, nie? Tak, bo to jest dalej problem, że jeżeli człowiek na przykład, nie wiem, jest, załóżmy, czy tam prorokiem, ewangelistą, okej, ale jak przychodzi czas, że nie możesz na przykład tego robić, załóżmy, kobieta zachodzi w ciążę. I no, potem jest okres wychowywania dzieci i teraz jeżeli ona spełniała się tylko i wyłącznie w ten sposób, to mamy już w tym momencie dramat. Jeżeli prorok na przykład, no nie wiem, jest zajęty czymś innym, będzie mega ściśnięty, dlatego że on kładł w ogóle w tym całe swoje poczucie własnej wartości, wyrażał się w ten sposób i teraz nie ma gdzie się wyrażać, więc jest po prostu mega ściśnięty. A jest napisane, co czas i pory. Tak. Może ty w tym momencie nie musisz nic mówić. Po prostu jesteś i tyle. I teraz właśnie to jest ważne, żeby ludzie sobie też poukładali te sprawy, że na zewnątrz nie... Nieważne co robisz, ty musisz być wewnątrz poskładanym człowiekiem i wiedzieć, kim jesteś. Jesteś tym i tym. Nieważne, czy ty będziesz. No zobacz, okej, okay, mamy coś takiego, mamy numer. Wraca Holokaust. Zamykają nas na przykład w jakimś, nie wiem, wywożu na Kamczatkę i tak dalej. Zu? Czy to jest prorokowanie Tadziu? Nie, absolutnie. I teraz co? I nigdy pewnych rzeczy już nie zrobimy. Siedzimy na przykład z gronem 10 ludzi i w ogóle co? To jesteśmy niespełnionymi ludźmi, będziemy nieszczęśliwi, tak. Nie wiem, sznur na szyję, czy po prostu jesteś dalej z Bogiem. Zmieniła się przestrzeń w ogóle twojego funkcjonowania, jesteś dalej szczęśliwym człowiekiem, bo masz tego Boga, wiesz, kim jesteś, ale jest taki po prostu czas. Może za rok, dwa w ogóle się zmieni i gdzieś tam człowiek pójdzie. A nie, że teraz mi zabrali i ja już w ogóle jestem... Tak, czyli to niskie poczucie własnej wartości to jest coś, co musi być wyeliminowane i na pewno nie eliminuje się tego w taki sposób, że przysłucha się kazania. Absolutnie. Przyjdzie się z tym tematem do Boga w modlitwie i temat jest załatwiony. Temat jest przyniesiony, tak. Ale nie jest załatwiony. Rozwiązanie to jest... troszkę trzeba sobie poprzeżywać, nie? Ale wiesz, to jest... W zależności od tego... No jaki głęboki jest problem, to też jest to rozciągnięte potem w czasie albo powiedzmy w ramach cudu pewne rzeczy funkcjonują, tak, nie? Tak. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli na przykład przychodzi człowiek, powiedzmy jak do ciebie, tak. To kluczowym elementem jest to, że on bierze na serio w ogóle to, co każesz mu robić. Tak. Bo to jest w ogóle takie też jest pomieszanie, obserwuję to, w ogóle świat to jest inna historia, ale w kościele, że... Ludzie przychodzą od razu z diagnozą, czyli przychodzą do ciebie jak do lekarza i teraz nie bierzemy pod uwagę tego, co ty mówisz, tak. Bo ja już wiem, znam rozwiązanie, tylko teraz pytanie jest kluczowe, to po co przychodzisz? Skoro ty już ma hemoroidy na przykład. No na przykład, nie? I zobacz, teraz jeżeli ty powiesz takiemu pacjentowi, słuchaj, w ogóle nie wiem, będziesz robił bezsensowną rzecz. Na przykład jakieś czytałem Tytusa i oni przelewali z pustego w puste, nie? I tak oni już się tam po paru godzinach znudzeni, po co oni to robią. A no właśnie na przykład po to, żeby wyćwiczyć cierpliwość.
praca nie ma żadnego sensu, ale ty właśnie jesteś na etapie ćwiczenia cierpliwości. Jeżeli mi nie zaufasz, że ja wiem, co robię, to nie mam o czym rozmawiać. Tak. I to jest w ogóle kluczowy problem wśród ludzi, że oni przychodzą i teraz chcą, żeby dają ci narzędzie, co masz zrobić jemu, nie? Tak, tak. To jest problem. Ty mówisz w ogóle, weź no, na przykład podstawowe rzeczy, no nie wiem, zacznij ogłaszać słowo. Mhm. Ale ja ogłaszam i nie działa. No nie ma możliwości, coś robić nie dać. Tak. Umie na przykład, a umie działa. To cię tak. Pan bardziej lubi. Tak, to to. Chyba tak. Ale bardziej pan mnie lubi. Uwielbiam Jurka tą koszulkę, to nie działa, nie? No. Dokładnie. Często jest też coś takiego, że ludzie odczytują, bo co ja na przykład na swojej drodze, co też mnie kształtowało? No, trudności życia. Jasne. Idę sobie z Bogiem, przyjmuję Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wchodzę na drogę, nie? No i co na tej drodze jest? No różne rzeczy, tak jak na drodze. A więc nie wszystko, co jest na tej drodze, no to od razu przeklinam do imienia Jezusa, zgin, przepadnij, w gówno wpadnij, ale nie do końca. Ponieważ powiedzmy, ty jesteś glebą. Tak. Jesteś tą glebą i idziesz sobie i w ogóle coś tam wyrasta. Ale nie wszystko jest tak, żeby to, nie wiem, wyrwać i w ogóle wywalić. Często się pojawia coś, bo to coś będzie nas kształtowało. To będzie nas kształtowało. Często to może być jakaś okoliczność albo jakiś człowiek. Dokładnie. Zostanie ci dany jakiś człowiek, który jest blisko ciebie na przykład. Po to, żebyś w ogóle kształtował w ogóle swój charakter. I doprowadza cię do powiedzmy, białej gorączki, do szału. Nie? Normalnie tak, to ktoś mu nie ugryźć głowy. Tak. Ale człowiek jak ma właśnie świadomość tego, w jakim kierunku idzie, tego swojego w ogóle powołania i tak dalej, no to nie zrywa się, nie? No tak. Jestem tą glebą, w ogóle nie, o, przyglądam się, coś takiego w ogóle wyrosło. Nie wszystko w ogóle wyrywamy, palimy i tak dalej, nie? Oczywiście, no nie, jak Słowo Boże mówi, że nadmierne wycieranie nocha powoduje krwotok, nie o to chodzi, żeby tam przeostrzać pewne rzeczy, ale poddawanie się różnym rzeczom, aby nas kształtowały, jest w ogóle mega, mega ważne, nie? Ja często jak opowiadam ludziom, jak wygląda w ogóle moje życie, ale co ty robisz tak na co dzień? O właśnie, przyjechałam tutaj, zastałam rano, byłam z psem na spacerze, teraz pojadę, zrobię zakupy, potem zrobię obiad, potem mam chyba jakąś tam jedną rozmowę telefoniczną, potem zawiozę psa do fryzjera, potem zadzwoni do mnie mój kochany mąż, potem może pójdę na trening, potem będę zmywała po obiedzie. To jest proza życia. Proza życia w ogóle. Ja nie chodzę w jakimś mistycyzmie. Tak. I też ludzie tego nie rozumieją. Bo w ogóle... Ale Jezus taki nie był. Tak. Jezus nie był mistyczny. Jezus był w pewien sposób zero-jedynkowy. On zdawał sobie sprawę, że oni nie rozumieją pewnych rzeczy, dlatego mówił im w przypowieściach. Tak. Nie przez złośliwość, tak. Ani nie wiem, zaginanie gdzieś czasoprzestrzeni i rzeczywistości, że teraz będziemy tak mówili magicznie, może oni coś tam sobie skumają, może nie. Oni prozaicznie nie rozumieli rzeczywistości duchowej. Nie narodzili się z Bożego Ducha, nie mieli do tego dostępu, więc musiał im wykładać po prostu przypowieści. I to jest dramat, jak dzisiaj nagina się jakby normalne funkcjonowanie do tego, że wszystko ma być jakieś takie dziwne. A dlaczego jest dziwne? Bo tego się nie sprawdzi. Tak. Ktoś miał sen, o, właśnie, w ogóle... Tak, bo tego nie można sprawdzić. Nie można tego sprawdzić, nie? Ale to było. No takie czary miałem w ogóle, że coś tam mnie, no tak mnie poszarpało, w łóżku powytrzepało, że to jest moc, nie? A z tego nie ma nic. Tak. Masa jest takich w ogóle rzeczy. Kochani, żeby też nie przyciągać i nie dawać za dużo materiału, żeby to też było zjadliwe i tak dalej, to my jeszcze ten temat pociągniemy dalej, tego, tej równowagi, tego mistycyzmu i takiego życia normalnego w ogóle, wiecie, bo tak naprawdę w ogóle to w większości normalnie żyjemy. No tak. No normalnie w ogóle żyjemy i normalnie w ogóle funkcjonujemy, ale tak na koniec chcemy powiedzieć, że osoby prorocze i prorocy to wcale nie są odkorbieni i odklejeni ludzie, których nie wiadomo jak ugryźć. Ja w ogóle uważam, że to są jedni z takich ludzi, którzy są właśnie bardzo czytelni, mega życiowi i którzy mają właśnie tę umiejętność w ogóle przełożenia tego języka duchowego, tak? Na język w ogóle taki rzeczywisty, tak. Nie? No bo po prostu wiecie, w ogóle to jest serce Boga.
A więc jeśli my, jako powiedzmy prorocy, będziemy mówili mistycznym językiem, to jak my tego Boga też przedstawiamy, nie? To znaczy, że to jest w ogóle jakiś dziad astralny, wiesz? A tak wcale nie jest. Także niebawem kolejna nagrywka. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.